Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Teardown i dzisiaj słuchajcie, mamy most, kolejny most, tak, to jest dzisiejszy content, mamy dzisiaj most. Dawno Teardown nie było i w sumie wyszło dużo rzeczy, więc można się dzisiaj dość mocno pobawić, ale mamy właśnie ten most. Nie wiem po co są do niego linki przyczepione, skoro on jest z materiału, który raczej się nie rusza. Zresztą możemy zobaczyć, zobaczmy czy to się rusza. Jakby to się ruszało, to ja byłbym zdziwiony. No nie rusza się, no mogłem to przewidzieć zresztą. Ale mamy na przykład takie bronie, które na przykład to tak jakby przyspiesza materię, co nie? Więc nie wiem, czy dobrze mówię, ale wiecie o co chodzi. I możemy taką ciężarówkę dość mocno przyspieszyć i ona cały czas leci za tym. Czemu ja nie mogę przybliżać w tej grze? Denerwuje mnie to, że nie ma czegoś takiego jak w The Long Drive'ie. Więc jak teraz będzie cokolwiek na nas leciało, to możemy zrobić coś takiego i to sobie odleci. Wait, czy tu jest pociąg? Czy tu jest... A nie, to nie pociąg, nieważne. Ile tu jest samochodów w ogóle? Tu samochody, tu samochody, tu jakiś samochód. Laweta w ogóle jest. Tu mamy wszędzie, wszędzie po prostu jadą samochody. Znaczy stoją w miejscu, ale wiecie o co chodzi. A tutaj mamy mema. Evergreen po prostu leży sobie. Nawet łodzie tu są. Dobrze, przejdźmy do niszczenia mostu. Ale ja chciałbym tym podje... Aha, zamknięte. Okej, zaraz nie będzie zamknięte. Czy teraz jest otwarte? No nadal jest zamknięte! Jakim cudem? Okej, musimy znaleźć inny samochód. Ale picki autobus podwójny! Zawsze się chciałem takim zresztą przejechać. Czy on się łatwo wywala? Takie mam wrażenie. Nie no, nie da się nim wywalić! Oj. Oj. Dobrze, nieważne. Teraz, słuchajcie, możemy przetestować jedną z tych broni. Po pierwsze, oczywiście tam, wiecie, możemy wybrać samolot, który sobie będzie leciał i strzelał prosto do tego mostu, go kompletnie może rozwalić. Ale nie o to tu chodzi. Mieliśmy przetestować nowe bronie. Konkretnie jedną, bo żadnej innej jeszcze nie znalazłem, wiecie o co chodzi. Jak to działa na most? To nie działa na most prawie w ogóle, robi po prostu małą dziurkę jak Hadoken. Ale poczekajcie, do czego zmierzam? Teraz, słuchajcie. Wait! Ale to jest epickie! Ale to jest fajne! My możemy całą trawę podnosić z tej ziemi! O kurde! Drzewo wzięliśmy! Czy mogę teraz rzucić tym, jakby to była super ekstra kulka mocy? Mogę! To co prawda nie zniszczy to zbytnio cementu, ale to jest dobre! Patrzcie jak to się zbiera fajnie! Jeszcze to robi takiego bałwana ze strawy i tworzy się większa kulka coraz bardziej. Serio to dobrze działa! I możemy wystrzelić takie fajerwerki w kosmos. I użyć rakietnicy, żeby wybuchło. Tylko to poleciało! Czemu to poleciało kosmos, dosłownie. Nie spodziewałem się tego. No i zaczęło spadać już. Ale myślałem, że to niżej poleci. W każdym razie, miałem zniszczyć ten most. Co ja w ogóle robię? Ale to fajnie wygląda! Nie! Patrzcie na to! To przelatuje przez wszystko i robi takie kółeczko idealne. Nie jak Hadoken, bo Hadoken po prostu jakoś niszczył i zostawia to równe. A to jest takie... piękne, no po prostu piękne. I teraz możemy sobie tak przeciąć most w ten sposób. Proszę bardzo, most się teraz trzyma na tej barierce pojedynczej. Oj, spadło wszystko! Czy to się utrzyma? Jakim cudem ten autobus w ogóle się nie wywraca? Czemu on stoi cały czas? Czy można nim jeździć normalnie? No oczywiście, że można! Ale słuchajcie, przynajmniej liny działają i spadają normalnie. Co prawda ta lina na przykład, o ta, jest cały czas napięta. Nie wiem, jakim cudem ona się rozszerzyła na tyle. Czy jak pociągnę most... Physic Gunem. Czy te liny się zerwą w końcu? Czemu one się nie rwą? Z czego te liny w ogóle są zrobione, nie? Bo się rozciągają cały czas po prostu. One nic nie robią. Nic nie wprowadzają. Co? Ciągnął ten... Ej, one działają. One działają, one ciągną ten most, zobaczcie sami. Dobrze, ale jako że ludzie, którzy byli w autobusie, by nie mieli zbyt lekko, możemy też utrudnić innym ludziom życie. Oczywiście to można posprzątać, żeby było ładnie, pięknie i żeby się przyjemniej coś rozwalało. Ciekawe, jak teraz sobie linki poradzą.
Czemu to się trzyma? Na czym to się... Przepraszam, no nie, no przez przypadek! No, ale zauważyliście, że te mapy są coraz lepsze? No zobaczcie na to. Idziesz sobie, wsiadasz do samochodu i jest tak przyjemnie. Mamy nawet stację benzynową, która może uśmiercić ludzi na stacji... Ej, miało wszystko wybuchnąć. To nie miało tak wyglądać. O, tu jest cysterna! To przynajmniej z cysterną... Można zrobić wybuch! O kurde, nie spodziewałem się, że to aż tak mocno wybuchnie. Dobrze, podobają mi się takie rzeczy. Ale no zobaczcie na te detale, nawet brudny jest ten budynek taki. Do każdego budynku można wejść oczywiście. Drzwi co prawda nie działają czasami, ale... Co to za dźwięki? A to są jakieś dziwne maszyny do grania w hazard. To jest nielegalne w Polsce. I czemu dźwięk nadal leci, kiedy to wszystko rozwaliłem? Co to jest? Jakie to jest ogromne! Nawet tam jest cysterna, którą z chęcią... Chciałem ją rozwalić. Co tu jest na górze? Czy to jest parking jakiś? Jak tu się w ogóle wjeżdża tymi samochodami? Bo tu jest winda, co nie? Tu jest winda, do której... A, no zepsuta, no super, fajnie. Tam jest winda, do której nie można wejść i ogólnie na górze macie samochody, nie? Jest super. Tylko problem jest w tym, jak oni wjechali tutaj tymi samochodami, co? Nie rozumiem, o co chodzi. To jest najgorsze, że nimi też nie można jeździć. Ale nie polecam tego sklepu, musimy go teraz za karę rozwalić. Proszę bardzo. Brakuje mi w Teardown czegoś takiego, że jeżeli to na przykład rozwalamy... Zapomniałem, że to jest takie potężne! O kurde, dobra, musimy to wykorzystać, widzowie. I spowodować, że to się całkowicie zawali. Albo i nie zawali. Zwal się! Czemu te budynki nie lubią spadać na ziemię? O co chodzi? Ja rozumiem, że może być crash. Nie obchodzi mnie to, chcę zobaczyć jak spada. Tu jest tyle śmieci, że komputer mi umiera. Tyle śmieci. O! O! Jest coraz lepiej! Jest dobrze! I właśnie na tym to polega, że te śmieci powodują takie problemy. Ale to takie problemy. No, no już jest super, nie? Można dalej tworzyć zniszczenie. Dobrze, ale wróćmy do standardowej taktyki. Przecinanie na pół. Przecinanie na pół nie działa. Dobrze, przecinanie na 1/4. Jezus, jakie to jest mocne! Jakie to jest mocne! To przebija się przez cały... O! Właśnie o to chodziło! Tylko teraz jest lag duży. W tym jest problem. Dobrze, dobrze, jest dobrze, widzowie. Nie wiem, czemu to nie spadło. Najlepsze jest to, nie? Że teraz możemy wziąć na przykład Physic Gun'a, nie? Możemy sobie to podnieść, nie? Nie ma z tym problemu. Możemy podnieść, możemy to wrzucać, rzucić o budynek, o siebie i tak dalej. Ale najlepsze jest to, że możemy to zniżyć, żeby to sobie lekko spadło. I teraz możemy ten budynek, tylko ucieka ode mnie, odkurzyć! Odkurzyć! Widzowie, chyba jest problem z odkurzaniem. O! Udało się! Dobrze, właśnie odkurzyliśmy budynek. Nie wiem, jak ten odkurzacz daje radę to wszystko pomieścić, ale ja nie pytam, nie? Ale nie rozumiem niektórych części. Czemu one nie spadają? Zobaczcie, dopiero teraz spadło. Jeszcze tylko tu zrobić. No, całe spada! O nie! Lagby! No to rip. No to rip. Ale tu jest pięknie! Zobaczcie to! Mamy łódeczkę, nie? Ale na razie niepotrzebna nam łódka. Wyjdźmy... Co się stało? Czemu drzwi zniknęły? Dobrze, wyjdźmy stąd. Ogólnie słychać ptaszki. Gdzie one są, bo mnie już denerwują. Trzeba się ich pozbyć. Ale w każdym razie, zobaczcie, mamy tutaj piękny dzień. Dookoła są wyspy. My też jesteśmy na jakiejś wyspie. Nie wiem, jak tu przeżyliśmy, szczerze. Mamy tutaj jakieś siano, co nie? Jakoś żyjemy. Mamy też oczywiście piłę, przez którą możemy popełnić samobójstwo. Ej, bez kitu, ona może nas zabić. O co chodzi? Ale główną rzeczą... O, się popsuła dość łatwo. Ale główną rzeczą, słuchajcie, mamy tutaj samochodzik, nie? Jedziemy, podjeżdżamy pod te drzewo i teraz utknęliśmy w samochodzie. Czemu nie mogę wyjść z samochodu?
I teraz, jak normalny człowiek, pozbywamy się tego drzewa nalotem samolotowym. Proszę bardzo, rakieta leci. Drzewo jest ścięte. Wow, nawet gałęzie się ruszają. No ale gdzie ty uciekasz? Poczekaj, bo muszę cię załadować. Teraz musimy oczywiście oddzielić te drzewo. Słuchajcie, gdzie jest nasz samolot? Proszę bardzo, troszkę nie w to miejsce, nieważne. I teraz możemy załadować ten pień do naszego samochodu. Proszę bardzo. Co tu robi czołg? Co? Czemu? Nie wiem, mam takie pytanie, bo tutaj jest ogólnie... No są wyspy, nie? Czemu czołg był na takiej małej wyspie, nie? Nie wiem, ktoś się pomylił i zaczął pływać czołgiem? O co chodzi? W każdym razie, zbieramy następne drzewo. Wkładamy do samochodu, proszę bardzo. Może nie jest to zbytnio delikatnie i najlepiej, ale działa, co nie? Straciliśmy w ogóle wszystkie drzwi. Jeszcze samochód utknął. Drzewo nam zniknęło z bagażnika. To też jest nieważne. Już kompletnie zniknęło i nie zrobiłem tego specjalnie. I mamy, słuchajcie, tutaj pięknie dostosowany most dla samochodów. Proszę bardzo. Co ja robię ze swoim życiem? Czemu ja to robię w ogóle? Wow! Ale fajne! Patrzcie! Ale super! Drzewo się zawaliło same! Czy mogę je wyrwać? Wyrwać? Mogę je wyrwać! Ale to jest super! Nie no, ta mapa jest genialna. Nie doceniłem jej. Ale tu jest naprawdę pięknie, nie? Możemy też oczywiście wypłynąć naszą łódeczką. Proszę bardzo. Mamy tutaj drzewa po drodze, ale to nic. Ta łódź jest niezniszczalna, tylko ten most nam przeszkadza. Proszę bardzo! I można teraz przejść w tryb latania i odlecieć do innych krajów. Widzowie, znalazłem chyba najlepszą rzecz na świecie, nie? Mamy połączenie! Połączenie! I nie dość, że tu jest wielka wieża ze zlatującą zjeżdżalnią, to nie o to tu chodzi. Mamy ludzi, co nie? Mamy połączenie kilkunastu... Pociąg tam jedzie jeszcze! Nie no, bez kitu! Ile modów się połączyło? Możemy puścić oczywiście to. Możemy wjechać tutaj monster truckiem, który nie wiem czemu ma... Czy to jest harpun? To jest harpun! Czy on wróci? On wróci? Nie! Może nie wraca zbyt dobrze, ale prawie wraca. Można oczywiście zresetować jego pozycję. Ale to jest epickie! Jezu, jaki ten monster truck jest mocny! W każdym razie musimy złapać za coś. Nawet tutaj kanona mamy tego na górze. Czekajcie, spróbujmy zrobić coś takiego, że ja wezmę ciężarówkę. Można tym strzelić, co nie? I przyciągnąć... No może nie można przyciągnąć, ale w każdym razie można strzelić. Czekajcie, co tu jest? Kto to wymyślił w ogóle? To jest najmniej stabilna rzecz na świecie, nie? O co tu chodzi? Czemu tu jest aż tyle wybuchowych beczek? W każdym razie... O! Możemy zaatakować pociąg! To jest dobry pomysł zresztą. Pojedźmy za pociągiem i spróbujmy go w ten sposób zatrzymać. Tylko on jest szybki strasznie. Przejedźmy tędy, będzie szybciej. Ale epicko to wygląda. Teraz przejeżdżamy przez to i słuchajcie, dogoniliśmy. Gdzie jest pociąg? On już przejechał. No nie, no znowu muszę się zawracać. Dobrze, przejeżdżamy tędy, przez ścianę. Prosto tutaj, kampimy się tutaj w rogu. Słuchajcie, i strzelamy. Wow, wow. Wagon stracił panowanie nad co... Aha, wrócił do siebie. Czemu one tak wracają do siebie, jak gdyby nigdy nic się im nie stało? Dobrze, dobrze, dobrze. Tak! Teraz trzyma się to. Trzyma się. Wow! Na harpun wzięliśmy pociąg. Bez kitu. Gdzie ten harpun? Zobaczcie, harpun przyciąga pociąg. Co jest? Teraz możemy go jeszcze bardziej przyciągnąć do siebie. Możemy? Możemy cały pociąg do siebie przyciągnąć. Ale to jest dobre. To jest aż zbyt dobre. I czemu ten pociąg jest taki lekki w porównaniu do tego monster trucka? Znaczy ja rozumiem, że ten monster truck jest praktycznie niezniszczalny. On pewnie ten czołg nawet po... No właśnie. Co to ma być w ogóle, że monster truck rozwala czołga jak tylko chce? To jest masa Januszy. Czemu to są Janusze? Zobaczcie, mają grube brzuchy po prostu.
piwne, takie typowe. Możemy go włożyć do czołgu? On będzie naszym zawodnikiem, on będzie strzelać. Słuchajcie, poczekajcie, weźmiemy go tutaj, proszę pana. Zapnę panu oczywiście pasy, żeby wszystko było ok. I możemy jechać. Ten czołg się wydaje mocny i mi się wydaje... Jezus, jak ten czołg wszystko rozwala, jak jedzie, co jest? I teraz damy go pod prasę hydrauliczną. Nie wiem, czemu ten pociąg próbuje nadal jechać bez lokomotywy, ale... Poczekajcie, pomogę mu. Leć sobie. I teraz, uwaga, wiekopomna chwila. Czołg. Czołg. Czołg nie dał rady z prasą hydrauliczną. Pan Janusz... Co? Nie! Nie, 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 nie. Jakim cudem? Jakim w ogóle prawem? Ty tu nadal żyjesz. Czekajcie, włóżmy go tutaj. Czy teraz... Czy te... Wait. O, dobrze. Czy teraz to działa? Czemu on żyje? Czemu z nim jest wszystko w porządku? Nie podoba mi się to naprawdę. Proszę, chociaż tutaj. Chociaż tutaj. No oczywiście, że mu się nic nie stało, nie? Musimy dać go na większe tortury, słuchajcie, widzowie. Sprawdźmy, jak twardy jest. No, co jest? On samochód rozwala całkowicie i nic mu się nie dzieje. To jest najpotężniejszy człowiek na ziemi. Poczekajcie, musimy go pod pociąg wsadzić. Zobaczymy, co się wtedy stanie. Tu jest nawet most! Bez kitu! Co jest z tą mapą? Nie tak, ona jest zbyt dobra. Uwaga, czy pociąg go ruszy? Czy pociąg go ruszy? Czy pociąg... Czy pociąg... Czekajcie, Nie. Czemu mu się nic nie stało? Czemu tam człowiek wpadł? Okej, nie pytam, ale nie rozumiem tego. Nie, nie, nie. Musimy coś groźniejszego zrobić dla niego. Co się stanie, jak go włożę tutaj? Teraz odpalę maszynę. Nie no, musi coś się z nim stać, nie? Zróbmy to jak najszybciej się tylko da. A, on poleciał chyba w kosmos. Jeżeli on to przeżył... Co się dzieje? Nic mu się nie stało. On jest niezniszczalny. Bez kitu. Nie, ostatni test. Ostatni test przy tej ścianie. Ostateczny test. Już najmocniejsza rzecz na świecie, jaka może być, nie? Robimy to. Robimy to. Robimy to. Oczywiście on teraz zniknął, ale nie zniknął przez to, że umarł czy coś, tylko przez to, że odleciał gdzieś i nie wiem w sumie, gdzie on jest. Dobrze, ale chcę po tym zjechać, ale nie już! No nie już! O nie! O nie! I to jeszcze wpada prosto w to! Dobrze, żyjemy na szczęście, Aha! Czemu to dopiero później wybuchło? A co by się stało, jakbym zawalił całą tą wieżę? Oczywiście to nie będzie temu głowa nagle zniknęła. To nie będzie zbyt szybkie, bo ona nie lubi spadać. Jak znacie moda, żeby spowodować, żeby wszystko nagle spadało, to piszcie, bo jest to bardzo Czemu to zaczęło jechać? Czemu to zaczęło jechać? No stój! Stój, stój, stój. Ej, to się trzyma. To się trzyma. Dobrze, dobrze, o to chodzi. I teraz chcę spowodować, żeby to całe się Aha, to sobie pojechało, a to nawet... Nie, brak słów po prostu. Dobrze, ale jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Musiałem niestety zabrać Janusza, bo chcę sprawdzić, jak to będzie! Dobrze, jeszcze nie kończymy odcinka. Próba numer 2. Dobrze, próba numer 2. A czemu to całe się No to jeszcze się nie pożegnamy, widzowie, poczekajcie. Proszę bardzo, delikatnie, tylko delikatnie. Szybko wchodź tu! No nie. Co ty zrobiłeś znowu? Dobrze, ale jeszcze jedno się utrzymuje. Idziemy tam, idziemy tam. Proszę bardzo, do środeczka, do środeczka. Ja tu staję i jedziemy. Halo? Halo? Nie! Teraz zrobię to z gracją. Teraz zrobię to z gracją, słuchajcie. Jesteśmy! Udało się! Januszu, miałem dokończyć. Muszę cię poświęcić i się pożegnać z widzami. Także dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa. Myślałem, że umrę. Przynajmniej.